Ja jestem Luz, a filmiki z gry Machinarium, które teraz stawiam, są moją pierwszą aktywnością na YouTubie. Znaczy, jestem tu całkowicie zielony. W dalszej części nie chcę Was męczyć moim komentarzem. Wydaje mi się, że obraz mówi sam za siebie i wszystko można dowiedzieć się, wyczytać z filmu. Przejdźmy do gry. Gdyż jest jedna ważna informacja, którą chciałbym tutaj przekazać, żeby po prostu ludzie, którzy zaczną w tą grę, że się od razu nie zrazili. Na dole mamy interfejs, do którego zaraz wrócimy. U góry to, co w danej chwili posiadamy, co możemy zrobić, żeby dowiedzieć się, co powinniśmy zrobić. I teraz przejdziemy do tej ważniejszej informacji. Jak zaczynamy grać, warto wejść w zapis gry. Zapisać, ja już mam takie zapisy, ale zapisać sobie moment, w którym jesteśmy. Tak. I pojawi on się nam do wczytywania giery. Niestety gra ma pewien problem. Może się zdarzyć tak, że pogramy sobie parę godzin na początku, a potem nie będziemy mogli wczytać, bo znikną nam save'y. Taki właśnie problem miałem ja. Więc należy wyłączyć teraz grę, czego teraz nie robię, i ponownie ją włączyć i sprawdzić, czy pojawił się nasz save, czy mamy możliwość wczytania tego save'u. Jeśli nie, to w moim przypadku było to ustawienia Adobe Flash Playera. Otwieramy sobie Adobe, klikamy na ikonkę pliku i ilość danych, które możemy przekazać na komputerze, musimy określić na minimum 100. Poniżej nie będzie się nam zapisywały save'y. Są też inne przypadki, które nie pozwalają na zapis save'ów. Aby Wam pomóc w rozwiązaniu tych przypadków, pod filmikiem zamieszczę link do strony, która najprawdopodobniej pomoże Wam w Waszych przypadkach nie zapisywania save'ów. Jeśli wszystko gra, to lecimy sobie dalej. Jeszcze chwilkę tylko. Pokażę jeszcze dwie rzeczy i wyłączę mikrofon. Zostaniecie sobie sami z gierką. Możemy go podnosić i opuszczać. Grając na przykład niego, mamy dymek z informacją, co możemy zrobić. Tak naklikamy na różne przedmioty w grze. Pokazał nam. Tutaj mamy miejsce, gdzie możemy sprawdzić, jakie przedmioty mamy. Używamy ich myszką. O, i w zamian za pajacyka dostaliśmy nóżkę. Tutaj, jak mamy napisane, mamy dymek na każdym poziomie, jak podpowiedź, co mamy zrobić, główne zadanie. Tu zaś możemy przejść przez małą gierkę i może pokażę. Przejść przez tą gierkę, gdzie będziemy mieli opisane, co mamy zrobić. Ja tego nie używam. Wolę
przejść sam. Napisane, możemy łączyć przedmioty, to zaraz pokażę. O! I użyjemy. No nic, tyle tytułem wstępu. Ja już włączam swój mikrofon, to następne nagrania będą już bez moich tu słownych wypocin. Nara, cześć.